inicjatywy Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w ramach projektu europejskiego Equal w Nowej Hucie powstało studio brzmień nowoczesnych Zgniatacz Dźwięków. Ustaleń. Na terenie Nowej Huty działa około 160 grup muzycznych. To olbrzymi potencjał, który szkoda byłoby zmarnować. Chcemy pomóc tym ludziom. Zgniatacz Dźwięków zainaugurował swoją działalność w grudniu ubiegłego roku podczas festiwalu Genius Loci w Łazinowej. Zagraliśmy wówczas muzykę industrialną na szlifierkach, wiertarkach oraz na odnalezionych w dawnym kinie świt stalowych literach. Podczas festiwalu Genius Loci zagrało 8 zespołów muzycznych z Nowej Huty i występ zakończył się wspólnym muzykowaniem w formie jam session. Był to pierwszy krok do ożywienia środowiska muzycznego w Nowej Hucie. Maciej Karwala, Nordin Belkorici, Tomasz Poręcki, Filip Michalewski. Najmłodsi uczestnicy turnieju mają 5 lat. Impreza się cieszy sporym zainteresowaniem. Jest mnóstwo konkurencji dla dzieci, konkurencji sprawnościowych. Taekwondo jest sztuką walki, sztuką samoobrony, opartą przede wszystkim na kopnięciach nożnych, ale występują tam również elementy dźwigni, rzutów, są również uderzenia rękami, kopnięcia na packę, rozbicia desek. Taekwondo pochodzi z Korei.